Wracamy na Plac Tysiąclecia, do centrum miasta średniowiecznego, do serca miasta, aby wyruszyć w drugą wędrówkę po tym najstarszym fragmencie Ostródy. Z tyłu w tle widzicie Państwo fontannę Trzech Cesarzy. No dzisiaj pomnik jedności europejskiej ustanowiony w 2004 roku wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Warto o tym miejscu powiedzieć słów kilka. Ostróda od zarania swojej miejskości miała problem z wodą. Studnie, które wykopywano w obrębie murów miejskich, przekształcały się w śmierdzące sadzawki, albo też woda w nich całkowicie wysychała. Jedną ze studni, tą najważniejszą, wykopano właśnie tutaj, w miejscu, gdzie stoimy, w miejscu obecnego pomnika jedności europejskiej. Poprawiano jej wydolność, jej pobór wody na początku wieku XVIII, około roku 1730. Dwukrotnie jeszcze próbowano zrobić coś, aby ta studnia miejska, najważniejsza, dawała dobrą wodę. Końcem końców zaprzestano prac przy niej, ponieważ woda tu i tak śmierdziała, że w okolicznych domach nie można było mieć otwartych drzwi i okien, bo oprócz tego, że z rynsztoków niezbyt przyjemnie pachniało, to i fetor wydobywający się z tej studni nie dawał mieszkańcom żyć. Kilka nowych studni wykopano na terenie starego placu rynkowego, ale zamknięto je i były dostępne tylko i wyłącznie dla mieszkańców tych domów, które znajdowały się przy samym rynku. Wszyscy inni mieszkańcy musieli chodzić po wodę do swojego domowego użytku, do jeziora albo też do rzeki Drwęc. I dopiero w latach 90. wieku XIX, kiedy już wynalazki różnego rodzaju pomp mechanicznych pozwoliły na kopanie studni głębinowych, właśnie w tym miejscu, na placu, późniejszym placu noworynkowym, wykopano studnię głębinową. To były lata około 1894-98. Ta pompa tutaj niezbyt długo trwała, ponieważ wybudowano potem w tym miejscu w 1907 roku fontannę Trzech Cesarzy. Fontannę poświęcono temu wyjątkowemu rokowi 1888, w granicach którego aż Trzech Cesarzy rządziło państwem niemieckim. Ten pomnik, który dzisiaj jest zupełnie już czemu innemu poświęcony, do dzisiaj pozostaje taką najważniejszą ozdobą Placu Tysiąclecia. Swego rodzaju stanowi taki wertykalny środek świata staromiejskiej Ostródy. Miejskość Ostródy to także historia budynków i ludzi, którzy mieszkali w tych domach, których już nie ma. Przy nowym rynku pod numerem 4 znajdował się kiedyś budynek bardzo ważny, budynek, który zachował swoje fundamenty mimo pożaru z 1788 roku. Historia apteki pod Orłem sięga lat 20. wieku XVII. To bardzo ważne miejsce ze względu na to, że była to pierwsza, najstarsza ostródzka apteka, a jednocześnie jest to historia związana z jednym z mieszkańców i właścicieli tego obiektu. Mowa tutaj o Johannie Gottliebie Kugelanie. Był to człowiek bardzo istotny dla historii miasta, dla jego miejskości, mianowicie rajca miejski, który na początku wieku XIX, kiedy zmieniał się statut miasta, około roku 1809, on był jednym z tych, którzy zaproponowali zmianę herbu. To właśnie jemu zawdzięczamy świętego Jerzego zabijającego smoka w herbie Ostródy. Johann Gottlieb Kugelan był autorem też bardzo wybitnego, można powiedzieć już takiego stricte naukowego opracowania dotyczącego entomologii południowej części Prus Wschodnich, które stało się podstawą rozwoju tej nauki w wymiarze europejskim. Współpracował ze środowiskami naukowymi w Warszawie, Królewca, jak również Wiednia.
Apteka pod Orłem jest też ważna w historii Ostródy z innego względu. W listopadzie 1806 roku właśnie w tym budynku podczas pobytu króla Wilhelma, Fryderyka Wilhelma w Ostródzie, tuż przed tym, kiedy przybył do tego miasta Napoleon Bonaparte, w aptece pod Orłem mieszkała jego żona, królowa Luiza, nazywana Matką Narodu. I temu właśnie faktowi była na ścianie apteki pod Orłem umocowana tabliczka informująca o tym fakcie. Budynek, który jest oznaczony numerem 1, w tym miejscu znajdował się bardzo ważny obiekt przylegający do rynku staromiejskiego. Był to hotel Deutsches Haus, jeden z wykwintniejszych hoteli w mieście, odwiedzany przez kupców i przedstawicieli ziemiaństwa ostródzkiego, ale i całej prowincji plus wschodnich. Północny odcinek ulicy Pułaskiego, dawna Baderstrasse, ulica Łazienna, właśnie tędy wyprowadzany był ruch tranzytowy przez Bramę Łazienną w kierunku Bałtyku, w kierunku miasta również Elbląga, które było bardzo ważnym ośrodkiem handlowo-kupieckim. Jednym słowem, ta ulica była bardzo ważna ze względów merkantylnych, związanych z rozwojem ekonomicznym Ostródy. Na zapleczu północnej pierzei układu staromiejskiego, przy samych murach miejskich, biegła ulica Okrężna, dawna ulica Okrężna. W czasach, kiedy już rozebrano mury miejskie, ta ulica pozostała, ponieważ pełniła bardzo ważne funkcje ekonomiczne. Znajdowały się tam różnego rodzaju zakłady rzemieślnicze. Ta ulica na starych historycznych planach Ostródy nazywana jest Ritterstrasse, ulica rycerska. I do dnia dzisiejszego jeden z budynków tej dawnej uliczki zachował się właśnie tutaj przy skrzyżowaniu z ulicą Pułaskiego. Dzisiejsze bloki tutaj w obrębie układu placu Tysiąclecia przy dawnej Ritterstrasse są zbudowane dokładnie w miejscu, które było kiedyś zabudowane linią muru miejskiego. Gdybyśmy pokopali troszeczkę między blokami, odsłonili trawę, na pewno trafilibyśmy na koronę muru miejskiego, być może trafilibyśmy również na pozostałości dawnych baszt łupinowych, które służyły obronie murów i centrum miasta przed najazdami i wszelkimi wypadkami wojennymi. Dzisiaj to ciche i spokojne osiedle, ale kryje w sobie bardzo wiele tajemnic przyszłości Ostródy. I tak oto jesteśmy na krańcu ulicy Rycerskiej przy jednym z nielicznych zachowanych budynków układu staromiejskiego, dzisiejszej szkole muzycznej. Przed wojną znajdowała się tutaj farbiarnia i pralnia, ale jeszcze kiedyś, zanim ten budynek zbudowano, w tym właśnie miejscu znajdowała się słodownia browaru miejskiego. W tym właśnie budynku 21 lipca 1788 roku doszło do bardzo dramatycznego wydarzenia. Otóż słodownik zapruszył ogień i spowodował ogromny pożar. Największy pożar w historii Ostródy, który strawił całe miasto doszczętnie. Pożar był tak ogromny, że kamienie bruku na rynku topiły się. Wyobraźcie sobie Państwo, jak wysoka musiała być to temperatura. Słodownik, który spowodował pożar, czuł się winny. Także jak tylko pożar wybuchł, uciekł i schował się w Cierzpiętach, w jednym z budynków tam funkcjonujących. No, nie na wiele to się zdało, ponieważ został schwytany, postawiony pod sądem prowincjalnym w Królewcu i skazano go, wydaje się, na dosyć małą karę, bo tylko na 2 lata ciężkich robót. Most Łazienny, najważniejsza konstrukcja mostowa na tym szlaku tranzytowym. Do lat 90. most drewniany, potem już inżynieryjny, stalowy. Też całkiem niedawno, kilkanaście lat temu, ponownie przebudowany. Tutaj kończyła się ulica Baderstrasse, ulica Łazienna. Nad samą rzeką, właściwie na skarpie Doliny Rzecznej, znajdował się obiekt kinowy, jedno z bardziej charakterystycznych miejsc starego miasta w Ostródzie, tak zwana Pchlabuda. Kino, które odwiedzane było najczęściej przez seminarzystów, młodszych studentów ostródzkich szkół. Po drugiej stronie ulicy znajdowała się willa pana Albrechta, właściciela i wydawcy Osteroder Zeitung, najważniejszej ostródzkiej gazety. Budynek drukarni i całej redakcji tego codziennika, bo była to gazeta codzienna, to dzisiejszy budynek mieszkalny.
kiedyś budynek tak zwanych Miśków. Zapewne starsi Ostrudzianie pamiętają to miejsce i doskonale wiedzą, o czym mowa. W tym miejscu, gdzie wznosiła się redakcja i drukarnia Osterodr Zeitung w czasach średniowiecznych, znajdowały się zabudowania bramy łaziennej, jednej z najważniejszych bram miejskich. Musiał być to bardzo budynek rozbudowany, ponieważ on osłaniał również most, który wyprowadzał ruchem tranzytowym szlak w kierunku Bałtyku. Ale przy tym budynku bramnym znajdowały się jeszcze dwa istotne budynki. Mianowicie pierwszy ostrucki szpital, przytułek Świętego Ducha, jak również łaźnia miejska. Łaźnia miejska, w której każdy obywatel za niewielką opłatą mógł wziąć oczyszczającą kąpiel. Ale ta łaźnia służyła nie tylko celom higienicznym, służyła też celom zdrowotnym. Mianowicie w owym przytułku Świętego Ducha znajdowało się też leprozorium, czyli miejsce, w którym izolowano osoby chore na trąb. Oryginalnym fragmentem dawnej zabudowy drukarni i redakcji Osterodr Zeitung jest budynek z pięknymi metalowymi drzwiami, gdzie znajdowały się magazyny i drukarnia gazety, jak też fragment muru oddzielającego strefę produkcji gazety, strefę redakcji gazety od mieszkania właściciela tegoż miejsca, pana Albrechta. Budynek, mury, brama, data 1924 rok, to jest najbardziej oryginalny, jedyny oryginalny fragment dawnej struktury redakcji i drukarni Osterodr Zeitung, naszej ostruckiej gazety. Kiedy już rozebrano bramy miejskie, kiedy miasto zaczęło się rozwijać i kiedy cmentarze miejskie wyniesiono poza mury, właśnie na tej osi powstało nowe miejsce spoczynku Ostrudzian, dzisiejsza Polska Górka. Jednym słowem, ulica Baderstrasse, ulica Łazienna, stała się drogą ku nieśmiertelności.